Pierwsze tradycyjne pytanie. Jak się podoba w Pałacu Kultury Zagłębia? Jestem tutaj po niejakiej przerwie. Miałam przyjemność tutaj grać koncert jakiś czas temu. Później grać spektakl z Teatrem Kapitol z Warszawy. Ale to było jeszcze przed remontem pałacu, więc widzę rzeczywiście tutaj inwestycje i myślę, że jakby dzięki tej inwestycji remontowej te wszystkie takie elementy, które są pamiątką socrealistycznych czasów, chociaż jak na tamte czasy był to ogromny przepych, bo piękne marmury, które już dzisiaj rzadko kiedy i rzadko gdzie można spotkać, to tak naprawdę te właśnie pamiątki dawnego stylu budownictwa bardzo ładnie zyskały, czyli na przykład te piękne kamienie, które tutaj są, bo to bardzo ładne wnętrze, ale widzę, sale też są bardzo ładnie odnowione. No właśnie o to chodzi, że zostało zachowany ten taki duch tej, tamtej, tego okresu. Słusznie, i bardzo słusznie, no bo to jest też jakaś taka kulturowo-architektoniczna pamiątka, a jednocześnie to, co można zmodyfikować i udogodnić gościom odwiedzającym ten pałac, to jak najbardziej zostało fajnie zmodyfikowane i myślę, że wszystkim się bardzo podoba. Pytanie z innej beczki. Jako młodszy chłopiec oglądałem serial Długa Przerwa. Mnie się nie pyta pytanie z innej beczki, tylko pytanie z innej skrzynki poproszę. Dobrze, z innej skrzynki. Długa Przerwa, tak. Długa Przerwa. Pamiętam, że oglądałem tylko ten serial tylko dla pani. Tylko czekałem na chwilę, aż się pani w kadrze kamery pojawi. Takie mam pytanie. Jak pani się z tym czuje, że bardzo duża liczba mężczyzn uważała i uważa pani nadal, uważa panią nadal za uosobienie seksapilu? No to bardzo miłe. Ja myślę, że jeżeli ktoś widzi w kobiecie symbol kobiecości, atuty kobiecości, to może być tylko dla kobiety miłej, sympatycznej, może być docenieniem jej dbałości o siebie. Ale ja zawsze uważam, że kobiet nie powinno się dzielić na ładne i mniej ładne, tylko na takie, które jakby potrafią mieć swój kobiecy wdzięk, bo niejednokrotnie spotykam na przykład dziewczyny bardzo ładne, bardzo młode, niezwykle szczupłe, wysokie, zgrabne, które kompletnie nie mają kobiecego ciepła, wdzięku, są po prostu tylko wysokie, ładne i szczupłe i nie mają w sobie tej kobiecej nuty, tego całego kobiecego czaru, którego myślę, że większość, no, zwłaszcza panów pewnie, od kobiet oczekuje, chociaż myślę, że i nam kobietom fajniej się funkcjonuje z koleżankami, które są właśnie miłe, fajne, kobiece, ciepłe, a nie tylko takie zrobione i wyniosłe, bo jakby no, nie ma kontaktu z człowiekiem jako takim wtedy. A niejednokrotnie dla odmiany mam wiele koleżanek, które na przykład są już, no nie wiem, babeczkami w sile wieku, o, załóżmy, korpulentnych, pełnych kształtach, ale mają w sobie tyle wdzięku, tyle seksapilu, tyle poczucia humoru, fajnej kobiecej inteligencji, dystansu do samych siebie, ciepła przede wszystkim i wiecznie są otoczone wianuszkiem kolegów, przyjaciół, mężczyzn, jakby którzy doceniają właśnie ich kobiecość i wdzięk. I myślę, że to świadczy tak naprawdę o wdzięku i seksapilu kobiety, a nie tylko rozmiar ubrania, które nosi. A taki profil współczesnego dżentelmena według pani? Rzadki i wymierający gatunek, ale miło tych dżentelmenów przynajmniej od czasu do czasu spotykać. Ja myślę, że dzisiaj panowie, szczególnie panowie mieszkający w wielkich miastach i jakby no, żyjący zgodnie z takim trendem i modą wielkich miast, mają nie tyle może jakby do sprostania problem z czy być dżentelmenem, czy nie, ile na ile pozostać tak naprawdę mężczyzną męskim, nawet jeśli jest metroseksualny. I ja zawsze podkreślam, że tutaj orientacje seksualne nie mają absolutnie nic do rzeczy. Coraz częściej słyszymy określenie mężczyzna metroseksualny, czyli taki, który przeważnie dotyczy to panów właśnie żyjących w wielkich miastach, który bardzo lubi wszelkie atuty mody, kosmetyków, upiększania, dbania o siebie, nawet bardziej niż same kobiety. I to chyba jest granica, której jednak mężczyźni nie powinni przekraczać. Bo co innego jest mężczyzna zadbany, co oczywiście jak najbardziej aprobuję, pochwalam i każdemu panu polecam, czyli żeby być estetycznym, estetycznie ubranym,
używać dobrych kosmetyków i wyglądać i pachnieć estetycznie, ubierać się oczywiście na czasie zgodnie z modą, ale no jakoś niekoniecznie widzę panów przesiadujących za długo w klubach fitness, klubach gimnastycznych, salonach kosmetycznych, manikurystycznych i różnych innych jakby no dbałych o ten taki blichtr kosmetyki i zewnętrza, mhm. bo to nie znaczy, że panowie mają nie dbać o siebie, dbać, ale w granicach takich, jakie myślę, że mężczyźnie wystarczą. Jeżeli okazuje się, że pan i pani wychodzą gdzieś i pan spędza godzinę więcej czasu przed lustrem i w łazience niż kobieta, która musi się jeszcze umalować, ufryzować włosy, no to coś tutaj rzeczywiście z tą proporcją jakby męskiego dbania o siebie i kobiecego dbania o siebie zostało zachwiane. Więc myślę, że to może być problem współczesnych dżentelmenów, żeby jednak pozostali fajnymi, zadbanymi facetami, ale facetami. Mhm. Wiele osób zachwycało się Pani głosem, kiedy to jeszcze występowała Pani w programie Twoja twarz brzmi znajomo, w roli uczestniczki. Ale przecież muzyka jest częścią Pani życia już od dawna. Ukończyła Pani szkołę muzyczną, wydała kilka płyt, komponuje Pani piosenki, jest autorką tekstów. Czy mogłaby Pani nieco przybliżyć nam swoją karierę muzyczną? Od początku swojej drogi zawodowej, czyli w zasadzie od 18 roku życia, kiedy jednocześnie rozpoczynałam studia na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie i jednocześnie rozpoczynałam już pracę zawodową, ponieważ grywałam w filmach już na studiach i grywałam koncerty jako muzyk. Od początku swojej pracy zawodowej pracuję cały czas równolegle w dwóch zawodach. Jako muzyk, grając dla Państwa koncerty, wydając płyty, spotykając się z publicznością moją muzyczną. I jako aktorka, grając w teatrze, grywając w filmach, spotykając się z publicznością teatralną. I zawsze te dwie swoje profesje traktowałam jako w tym samym stopniu ważne. Nie można byłoby przypisać mi określenia, że jestem aktorką, która od czasu do czasu coś śpiewa, bądź odwrotnie, jestem muzykiem, wokalistką, która czasami coś sobie grywa. Ponieważ mniej więcej jakby czas, który poświęcam na swoją pracę, jest po połowie podzielonym. Mniej więcej gram taką samą ilość spektakli teatralnych w ciągu miesiąca, jak swoich koncertów. No może teatralnych spektakli jest nieco więcej. I myślę, że gdyby ktoś dzisiaj mi powiedział po 25 latach mojej pracy, ponieważ ja debiutowałam na pierwszym roku studiów, będąc na festiwalu w Opolu w 90 roku, więc już ponad 25 lat temu, czyli gdyby ktoś po tych 25 latach pracy powiedział mi dzisiaj, musi pani zrezygnować z jednego z tych skrzydeł, albo zostać tylko muzykiem, wokalistką i nie grać w ogóle w teatrze, nie pracować jako aktorka, albo pozostać tylko aktorką i w ogóle zapomnieć o muzyce, o koncertach, o komponowaniu, pisaniu piosenek, to tak jakby ktoś zabrał mi pół mnie i połowę mojej osobowości. Mam nadzieję, że będzie udawało mi się spokojnie godzić obie te profesje do końca mojego życia zawodowego i wszelkiego, ponieważ mam w planie, o ile los mi nie przeszkodzi, być bardzo pogodną i energiczną starszą panią i obym jak najdłużej mogła w swojej pracy zawodowej być aktywna, zarówno jako muzyk, jak i jako aktorka. Zawsze sobie żartuję, że na stare lata będę śpiewała romantyczne, zmysłowe bosanowy, jak sędziwa niegdyś Cezaria Evora. Pytanie od naszej czytelniczki. Po której stronie stołu czuje się Pani lepiej? Po stronie śpiewającej, zdecydowanie. Śpiewającej. Zdecydowanie śpiewającej. Tu nawet nie muszę czekać na koniec pytania. Rola jurora jest z jednej strony bardzo miła, bo z podziwem można oglądać fantastyczną pracę kolegów, którzy teraz śpiewają jako zawodnicy w tym sympatycznym programie.
ale z drugiej strony szalenie niewdzięczna, bo po pierwsze ja sercem jestem zawsze z zawodnikami po tamtej stronie występujących, bo sama występując jako zawodniczka w pierwszej edycji programu doskonale wiem, ile to jest ciężkiej pracy, ile naprawdę rzetelnej pracy wokalnej, muzycznej, jak fantastyczna nauka dla każdego wokalisty, jak fantastyczne doświadczenie, ale jednocześnie naprawdę ciężka praca, nauka choreografii, interpretacji każdej z tych postaci, w którą każdy stara się wcielić jak najwierniej, godziny charakteryzacji i rzeczywiście doświadczenie całkowitego przeistoczenia. Staje się przed lustrem i nie można uwierzyć, że to ja, bo nagle jestem mężczyzną, ciemnoskórym, tęgim, łysym i śpiewam męskim głosem. I jeszcze mam w ustach nie swoje zęby, bo jakby przetwarzają nas całkowicie, także to jest niezwykłe doświadczenie, ale też i ciężka robota. I praca jurora jest tu o tyle niewdzięczna, że każdemu z kolegów chciałabym przyznać jak najwyższe noty, a niestety w każdym odcinku mamy tylko jedną jedynkę, jedną dwójkę, jedną dziesiątkę do przyznania i mimo, że każdemu chciałabym te najwyższe punkty przyznawać, no to komuś te nieszczęsne jedynki czy dwójki też czasem trzeba wysłać. Staram się jako jurorka rozdzielać te punkty najwyższe i najniższe tak sprawiedliwie, żeby podczas wszystkich odcinków programu każdy dostał chociaż raz pechową jedynkę i każdy dostał co najmniej raz dziesiątkę. Czyli tak, śpiewa pani, występuje pani w teatrze i w filmach, komponuje pani, tańczyła pani w programie. Tańczyłam w Tańcu z Gwiazdami parę lat temu. Tak. Teraz jest pani członkiem jury. Byłam jeszcze prowadzącą program z Piotrem Kąsowskim. Czego Katarzyna Skrzynecka chciałaby jeszcze spróbować w życiu? Mam nadzieję, że jeszcze wiele ciekawych wyzwań przede mną, chociaż ja nie mam jakichś ekstremalnych pragnień. Ja jestem typem człowieka, który czuje się naprawdę bardzo spełniony w swojej pracy. I każdego dnia uważam, że warto naprawdę Bogu dziękować za to, że się ma fajną pracę, którą się lubi. I że udaje się w życiu pogodzić swoją pracę, swój zawód ze swoją pasją, bo to naprawdę jest duże wyróżnienie, przychodzić do pracy, którą lubisz i czerpać z tej pracy naprawdę przyjemność i radość, nawet jeżeli ona jest niebywale wyczerpująca, bo nasza praca, szczególnie w teatrze, ale i na koncertach podobnie, wymaga oprócz samej pracy artystycznej na przykład nieustających podróży, co tak naprawdę wiąże się z nieustającymi podróżami, busem, pociągami, samolotami czasami, ale najczęściej busem, z całą ekipą teatralną. Rano wyjazd, podróż kilkaset kilometrów, próba, spektakl lub najczęściej dwa spektakle i niejednokrotnie nocna podróż z powrotem, więc śpimy gdzieś na siedząco w busie jednym okiem. To mam szczęśliwą rodzinę i czteroletnią córeczkę, do której podobnie zresztą jak do całej mojej rodziny i mojego męża wracam zawsze jak na skrzydłach, to jakby no nie mam takiego odruchu i potrzeby zostawania w innych miastach po pracy w hotelu. Nawet jeżeli mam nie przespać nocy, siedzieć północy za kierownicą i brnąć do Warszawy po pracy, to wolę być zmęczona, niedospana, wykończona, ale przynajmniej te 2 godziny nad ranem jeszcze dospać we własnym domu z moją rodziną i rano być, kiedy moja córeczka budzi się do przedszkola, zjeść z nią razem śniadanko, pobawić się i zdążyć ją odwieźć do przedszkola, żeby rzeczywiście codziennie z nią być, skoro już wieczory, tak wiele wieczorów mam zajętych w pracy, to staram się, żeby jednak maksimum wolnego mojego czasu spędzać z rodziną i z dzieckiem. I ten zawód tak naprawdę wiąże się również z częstymi podróżami i z ciągłym zmęczeniem, więc nie jest pracą łatwą. Ale jeżeli już bywamy tak wykończeni i zmęczeni, nie dosypiamy ileś tam nocy z rzędu i nieraz podróżujemy byle co, bo nie ma czasu i możliwości odżywiać się regularnie, czyli żyć dość zdrowo, choćby się chciało, to przynajmniej całe szczęście, że się tą pracę naprawdę lubi, że się do niej przychodzi z przyjemnością i że zadowolenie publiczności, czy to jest koncert, czy to jest spektakl, naprawdę jest dla artysty zawsze największą nagrodą. Więc myślę, że mając spełnioną rodzinę i tak fajną pracę, którą lubię, życzliwość mojej publiczności, która lubi program, w którym pracuję, która lubi spektakle, w których gram, która chętnie przychodzi na moje koncerty, czuję się kobietą naprawdę tak spełnioną i rodzinnie, i zawodowo, że
nie mam już w życiu takich pragnień i wyzwań, spróbowania jeszcze jakichś ekstremalnych szaleństw, których jeszcze w życiu nie doświadczyłam, bo tak naprawdę ja mam na co dzień już tyle adrenaliny, że już, nie, już chyba nie planuję jakichś zdobywania kolejnych szczytów. A takie luźniejsze pytanie, jakiej muzyki słucha Katarzyna Skrzynecka w zaciszu domowym? Najczęściej jazzowej. Bardzo dużo muzyki słucham w samochodzie, bo często rzeczywiście dużo podróżuję, setki kilometrów za kierownicą. I wtedy to jest ten moment, kiedy mogę sobie słuchać tego, co lubię najbardziej, ulubionych płyt. Najwięcej słucham chyba muzyki jazzowej, muzyki z elementami takich brzmień etnicznych, brazylijskich, kubańskich, bo bardzo lubię muzykę latynoamerykańską, kubańską. Bardzo lubię czasami słuchać muzyki filmowej i dużo słucham, szczególnie w samochodzie, muzyki chilloutowej, czyli tego, co łączy brzmienia głównie jazzowe i etniczne z różnych kręgów świata i z różnych kręgów kulturowych, zaaranżowanych w sposób taki bardzo nowoczesny, elektroniczny. Tego się najlepiej słucha w samochodzie i chyba rzeczywiście takiej muzyki słucham najczęściej. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników bloga Za Kulisami. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy Państwa tą długą, acz treściwą rozmową.